Wyjście z mroku. Witaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiemy sobie o kim? O testerze jako gorszym programiście. Testerze, na studiach byłeś słaby i dlatego zostałeś testerem. A mogłeś być dobrym, dobrze zarabiającym programistą. Okej, spadam do mroku i zaraz nagramy odcinek. Przy okazji testuję coś takiego. O, piękny mikrofon z kotem. No i jazda. Zrobiłem sobie zdjęcie i myślałem, że nagrywam. Upsi! Tester gorszy programista. Zetknęliśmy się z tym często. Stykam. Wow, jakaś laska napierdziela pod prąd na drodze szybkiego ruchu. To było creepy. Dobra. Straszne, wyglądało jak z jakiegoś horroru. Uwaga, zrobiłem taki spoiler przerywnik. Zgłosiłem tą sytuację na policję oczywiście, bo no raczej to nie jest normalne, żeby tak się działo, więc reagujemy. Dobra, lecimy z koksem. Tester gorszy programista. Bardzo często się zdarzają takie tematy, na grupie oprogramowania się przejawiają. Ktoś tam, że na studiach słabo sobie dawał rady i no niestety programistą nie zostanie, więc już został ochłap w postaci testera, nie? Czy tam testerzy z łapanki brani z ulicy, czy jeszcze, poczekajcie, co tam, wyczuwalny puls, mój kolega mówi, pozdro Bartek. No i patrzymy sobie na tego testera, bidule, tak, no nie za bardzo wyskilowanego, no i niestety często mniej zarabiającego, no bo sorry, ale tak mówi rynek, że jeżeli rynek nam powie, że będzie płacił mniej, to zapłaci mniej za te skille i tyle, i nieważne jakby było. Na początku skupię się na negatywach, więc jedziemy po tych testerach. Dla mnie testerzy to taka drużyna B, ludzie właśnie pozbierani, ci co mają wyczuwalny puls, nie wiem czy zombie mają puls, jacyś tacy z łapanki, jacyś goście z lasu po prostu powyciągani. Sorry, sam jestem z Bieszczad. No i jak zbierzesz tą drużynę B, popatrzysz zresztą jak to w firmie wygląda, no to ci programiści to tak w miarę. No a testerzy to tacy ludzie, kurczę, z pogranicza, tak? Pogranicza świata IT i jakichś tam dziwnych rzeczy, które robią. No i mi to bardzo pasowało, jakby ta część. Taki jakby mentalny obraz testera. No co jeszcze mogę już nam powiedzieć o tym testerze? No nic, no nie udało mu się, nie, w życiu ogólnie, bo został nie został programistą. No i dobra, mamy tego przegrywa ludzkiego testera, no i czuję wstyd za to, że nie jest programistą. No i wyobraźcie sobie taką sytuację w zespole właśnie, że ten programista podchodzi i patrzy właśnie często na takiego testera w ten sposób. I od razu uprzedzam. O, to ty chyba w jakichś kiepskich zespołach pracowałeś i w ogóle się nie znasz, i bo u nas to wszyscy równi zawsze i pełen szacun. Pracowałem w wielu zespołach, wiem jak to wygląda. Tak, są programiści, którzy patrzą jako na równych testerów, ale sorry. Niestety tak jest, w tej hierarchii tester leży sobie gdzieś dalej. Bez testera da się zrobić produkt, z samym testerem no się nie da zrobić produktu, deweloper jest ważniejszy w takim przypadku. Ale, koniec już roastu, bo to nie miał być testerski roast, tylko ten taki wstyd narzucamy sobie sami. Testerzy sami narzucają sobie wstyd, że są gorszymi programistami, gdzieś w ich głowach jest ten roast, nie? I wiem, bo sam to przechodziłem. Wiem, bo miałem po prostu takie też myślenie o sobie i w ogóle myślałem, że się wyskiluję na tego programistę. No i tak sobie wmawiałem, a bo ja to nie wiem, bo to jestem za słaby i tak dalej. Nie, że oczywiście nie, że nie wiedziałem. Ja po prostu nie chciałem być programistą. Tak, dokładnie. Mnie to tak super nie kręciło po prostu, więc zostałem testerem. Zacząłem się zastanawiać, czemu jestem testerem. Już mówiłem w poprzednim wideo, że właśnie cel jest bardzo ważny, przemyślenie, gdzie chcemy dojść. Jak chcemy przez to testowanie dojść do bycia programistą, bo wielu znam testerów, którzy zostali programistami też, no to jak najbardziej, droga wolna, robimy to, ale mamy jasny cel i się nie poddajemy i w ten sposób tworzymy siebie i swoją ścieżkę kariery. I właśnie wielu tych testerów, którzy chcą być naprawdę testerami, w końcu po latach przekonują się, że naprawdę to jest ich super zawód i nie potrzebują być tym gorszym programistą, w końcu ma tą dumę z bycia testerem
I nieważne, że nie umiesz dobrze programować, ty nie powinieneś nawet być jakimś wyrąbanym programistą. Jak jesteś, okejka, to ci pomoże, tak? I generalnie skille programistyczne są bardzo cenione u testerów, ale przede wszystkim tester ma być testerem, ma posiadać mnóstwo kompetencji, których nie posiada deweloper. Ma posiadać mnóstwo kompetencji miękkich, ma ogarniać tematy, w których deweloperzy nigdy się nie zanurzą, bo ich to znowu nie kręci, tak? Czyli te obszary, które są dla ciebie bardziej interesujące, powinny być właśnie rozwijane i powinieneś być w nich przerąbany. I jak ktoś ci powie, a bo chyba tam na studiach byłeś słaby z programowania, odrzucasz wstyd, mówisz po prostu, no byłem słaby z programowania. Tak, nie byłem tak dobrze jak ci ludzie, którzy poszli na programistów i dla mnie lepsze okazało się testowanie. Albo sobie bimbałeś, a mogłeś zostać programistą. Ciężko to stwierdzić, nie będę opisywał historii wszystkich ludzi, wbijał się w psychologię, dlaczego ktoś jest programistą albo nie jest programistą. O tym może pogadamy sobie o kompleksach i zuchwałości programistów w jakimś innym temacie, bo to jest też bardzo ciekawa grupa, ale właśnie zostałem testerem, bo taką drogę, tak się uformowałem. I możesz w tym być lepszy i możesz w tym robić zarąbiste rzeczy. Także odrzucamy wstyd, śmiało mówimy, tak, ja jestem gorszym programistą. Serio, ja nie jestem zarąbistym programistą. Ja chcę być bardzo dobrym testerem. Chcę wpływać na jakość aplikacji. Liczy się dla mnie dostarczanie biznesowe dobrego zabezpieczenia aplikacji, którą testuję. Warto jakby wyciągnąć takie kluczowe rzeczy związane z tym, że odrzucamy wstyd, śmiało mówimy o tym, gdzie nasze kompetencje są słabsze. Menadżer, na przykład ktoś, kto zarządza wielką firmą programistyczną, nie musi kompletnie programować. Czy ma się z tego powodu wstydzić? Nie. Ten człowiek ma robić najlepiej rzeczy, które ma wypełniać. Czy ma sterować ludźmi, czy ma testować, czy ma programować. Musi być najlepszy w tym, co robi i rozwijać się w tym maksymalnie, tak? Jesteśmy słabymi programistami? Zazwyczaj tak. Czy mamy z tym problem? Zazwyczaj nie powinniśmy mieć. Mamy inne kompetencje i dlatego jeżeli będziemy mieli poczucie jako testerzy własnej wartości, nie będziemy na grupie oprogramowania, kurczę, skracam to, pewnie powiedziałem to kilka razy, że grupa oprogramowania, grupa testowania oprogramowania oczywiście, to chyba właśnie ten wstyd, nie? Przeze mnie przemawia. No i właśnie jak będziemy na tej grupie śmiało o tym mówić, że jesteśmy dumnymi testerami, robimy to, co możemy najlepiej, tak? I wiemy też, że projekt może się bez nas obejść, ale wiemy też, że możemy dołożyć ultra ważną część do tego projektu, że możemy sprawić, że ten projekt będzie dużo, dużo lepszy. No to jest bardzo ważne, tak? I na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć, kurczę, wydaje mi się, że nie wyczerpałem tematu, ale wstyd, słowo wstyd jest tu bardzo istotne, odrzućmy go. I jeszcze ważne, bardzo ciekawe, nie? Bo to chodzi o zarobki. Okazuje się, że tester automatyzujący, to jest taki real case, nieraz z tym się spotkałem, dostanie dużo wyższą stawkę niż deweloper. Dlaczego? Bo żaden deweloper nie chce się automatyzować testów, bo uważa to za nudne i poniżej jego poziomu, nie? Prawda? Więc rynek weryfikuje. Czyli czasami ci testerzy zarabiają więcej niż programiści i to się dzieje. Czy testerzy, którzy wychodzą na wysokie stanowiska menedżerskie. Więc nawet w kwestii tych zarobków spokojnie jest też dla ciebie szansa. Rzeczywiście będziesz musiał czasami wejść w to programowanie albo bardzo dobrze się rozwinąć w jakichś umiejętnościach miękkich. Ale nie mówmy sobie przede wszystkim i nie niszmy poczucia własnej wartości, że jesteśmy jakimiś gorszymi ludźmi. Tak, jesteśmy gorszymi od programistów w pewnych kwestiach, a w pewnych kwestiach jesteśmy zdecydowanie od nich lepsi i mamy lepsze kompetencje. Więc głowa do góry, mocne spojrzenie w oczy dewelopera i jedziemy z rozwijaniem swoich kompetencji jako testerzy i z poczuciem własnej wartości. Pracujemy nad tym. Praca, praca, praca. I to na pewno się uda. Jesteśmy gorszymi programistami w sensie programistami jako skill programowania, a nie ludźmi. Oddzielmy to w końcu. Umiejętność od bycia człowiekiem. Zlało nam się to w jedno. My to rozdzielamy, walczymy z tym. Jesteśmy dumni z bycia testerem. To jest bardzo ważne. Chciałbym, abyś właśnie to zapamiętał. Testerze, a jak nas ogląda jakiś programista albo ktoś inny, uważaj,
Ja na ciebie patrzę też. Jak mi tam jakiegoś testera złapiesz i będziesz poniewierał, to to robisz bardzo źle. I fe. Okej, do następnego razu. Ten temat jest dużo bardziej szerszy, więc pewnie jeszcze do niego wrócę, ale myślę, że główne wątki zostały tutaj poruszone. Walczcie i zapraszam do następnego razu. Pozdro.